Mogłem ciąć chyba. O. Jest. O, ale branie było. Uf. Jest, pięknie. Ale wydłubał. Siema, siema, witam was w kolejnym filmie. A dzisiaj coś fajnego. Wpadłem ostatnio na pewien pomysł. Mówię, na jeziorach nic się nie dzieje. Byłem chyba z 5 razy. Nawet brania. Na jednym jeziorze dochodzę, gdzie są te ryby, do... w sensie kminie pomału, gdzie są te ryby, ale stwierdziłem, że niedaleko mam taką małą rzekę, więc mówię, przyjadę, zobaczę, może na tej małej rzece coś będzie brało, bo już powiem wam, zrezygnowany jestem, 5 razy byłem, 5 razy na zero, nie ma czym się chwalić, skończyłem się. Ale wracając, jest taka mała rzeczka, latem łowię tu zawsze okonie, ale zimą nigdy nie byłem, więc mówię, wezmę swojego pikera, co najlepsze, piker ten, który dzisiaj będę używał, ma 20 lat. Kupiłem go jak miałem chyba, a nie powiem ile miałem, bo sobie policzycie ile mam lat. 18 oczywiście, ale kupiłem go dawno, 20 lat temu. Tylko szczytóweczkę musiałem dokupić. Jest to piker, zaraz wam zresztą pokażę jaki to jest piker. Więc stwierdziłem, że przyjadę sobie na tego pikerka, on ma 2,10 chyba. I będę sobie w tej małej rzeczce próbował coś złowić. Mam nadzieję, że chociaż jakieś główienko mała będzie, bo jestem już tak zrezygnowany, że to jest masakra. Dobra, idę się rozkładać. No i dobra, zaczynamy chałupniczą przygodę z małą rzeczką. Na początku jeden biały robaczek, haczyk 16. No te białe, dobre, kupiłem ostatnio, tyle trzymają. Dawaj tu jednego białego, jestem ciekawy co tu się uda złowić. Szczerze to nigdy tu nie byłem na gruncie. Na pewno są jakieś przeszkody pod wodą, mam nadzieję, że nic nie zerwę, bo mam tylko jeden zestaw. Zanęta już rozrobiona od ostatniego razu. Teraz pytanie, gdzie to rzucać? Wypadałoby gdzieś w tonie, ale nie wiem, właśnie powiem wam, że nie wiem gdzie rzucać. Lecimy tam. Zobaczymy tam. Zmieniłem na malutki 20 gram. Mów, bo jednak dziesiątka zostaje zmieciony z prądem, więc damy 20-gramowy. Zobaczymy jak 20 sobie poradzi. O, cyk. Zobaczymy teraz, czy będzie jakieś branie. Kurde, bo to nie wiem, czy w ogóle ryby są. No, powiem wam, chyba branie miałem. Dwa takie mocne puknięcia. Więc na pewno było branie, ale takie dwa delikatne uderzenia. Poczekamy teraz chwilę, zobaczymy. O, teraz było branie, ale malutkie coś. Może zarapineczkę założymy. O, mógłbym ciąć chyba. O, jest. Jest pierwsza ryba od 5 wypadów. Sukces, proszę państwa. Widzicie to, jak się człowiek cieszy z takiej ryby? Sukces. Ja rozumiem, teraz można łowić. Pierwsza ryba od 10 wypadów. Boże jedyny, ludzie kochani. Nie myślałem, że dojdę do takiego poziomu. Z winów, skarpi, z karasi do płotki. 3,5 cm. No dobra, nie narzekajmy, jest dobrze. Ważne, że są ryby. I mamy kolejną. Ta już większa, proszę państwa. Ta już jest, powiedzmy, z 8 będzie miała. Sorry. Boże, boże. Nie te czasy. Dobra, połowimy. Dobra, zmieniłem na jednego robala, bo na dwa te wielkie ryby nie chcą brać. Może na jednego robala będę brały, chociaż takie malutkie. Szału nie ma, ale zawsze coś. Zawsze taki pomysł na spontanie, mała rzeka. Pikerek, szczytóweczka, nie wiem na ile. Kiedyś wędkarskim kupiłem, ale jakieś tam pół OZ na pewno, nie więcej. Powiem wam, że zmienimy na pineczki. To są tak małe ryby, że damy po dwie pineczki czerwoną. Nawet po jedną w sumie. A dobra, ja to zawsze na duże ryby chcę się nastawiać, to nie. Ale tu wszystko chałupniczo, trzeba uważać, żeby się nie wyrżnąć. Jest tak kurde ślizgo, że masakra.
Dobra, tu zanęta dosyć sucha. Nie robię mokrej. Tu jest pół metra, bo ma metr głębokości. Dobra, elegancko. A siedzi. O, o, jaka ładna puteczka. No, od razu człowiek zadowolony. Ale jak na dzisiejsze warunki, bardzo ładna. Coraz bardziej mi się tu zaczyna podobać. Coraz bardziej. Ryby są, których szukałem 40 lat. Nie są wielkie, ale mam to gdzieś. A właśnie wenteczka, miałem wam o wenteczce trochę powiedzieć. Wenteczka, jak widzicie, Jacksonic. To jest Jacksonic, który ma 20 lat. Ja już go długo używam, jak widzicie, styrany Jacksona to jest jakieś 2,40, 5,20 gram. Jak byłem mały, łowiłem na tą wędkę. Praktycznie na wszystko. I tak sobie ją przywiozłem. I tak mówię, a kiedyś będzie może jakaś okazja na pikerka wyskoczyć. Trzymy, podnęcimy, może większe ryby przyjdą. Kto wie, ja tam się tam na dubaniu poteczek nie znam. Dzisiaj pierwsze moje poważne dubanie płoteczek. Mam nadzieję, że połowimy. Na razie 3 ryby. 5 wypadów 0. 1 wypad 3 ryby. Takie bo takie, ale ryby. Jest pięknie. Ale wydłubał. Są takie ryby zawodnicze. Ryby zawodnicze. No dobra, nie narzekajmy. Jest zima. Biorą. Oczywiście z celnością tu nie ma nic do rzeczy. Nie będę się tu bawił w jakieś klipy, jakie rzucam na 3 metry 4 do przodu, bo to się mija kompletnie z celem. Jak tu praktycznie jest, widzicie, takie łowienie pod zawody. Czyli ogień z biskasem, pikerek, szczytóweczka malutka i dzida. Takie rozgrzewka do sezonu metodowego, który będzie za 50 lat. Dobra, przełożyłem sobie wędkę do siebie. Będzie mi się lepiej zacinało. Nie będę kombinował, bo tam musiałem z lewej ręki na prawą. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dwie pineczki nowe założone. Bo jak miałem starsze, to tak nie bardzo ta ryba chciała. Wiadomo, że tu dużej ryby nie ma. Znaczy nie ma. No jedna płotka taka większa była, nie? Nie ma co narzekać. Jest nieźle, nieźle. Jest już kontakt. Niestety takie czasy, że tylko teraz rzeki głównie. Jeziora próbowałem się dobrać, ale niestety. No ale są zimowiska, których jeszcze nie znalazłem. Albo ta ryba po prostu miała gdzieś. Po prostu nie łowiłem, no co? Więc już człowiek zrezygnowany po tylu wypadach. Nie ma co ukrywać. Nie będę tu kozaczył. A dzisiaj mówię, a tak przypadkowo sobie przypomniałem o tej małej rzece. A mówię, a ciekawe co tu się dzieje, nie? W końcu rzeka, ryba powinna wejść. No jest ryba, nieduża, bo taka. No, ale coś się dzieje, jakieś branie, jakieś puknięcia. Człowiek siedzi, nie patrzy się na tą szczytówkę i tak ziewa, nie? Chociaż małe, bo małe, no wiadomo, zima to zima. Nie ma dużych leszczy i tak dalej. Ale może jakaś większa płotka puknie. Zmienimy koszyk na mniejszy. Brania nam ustały, więc zmienię na mniejszy, żeby mniej hałasu było. Niestety teraz siadło, albo ta ryba się przesunęła. Zobaczymy. No niestety tutaj ucichło. Ta ryba gdzieś spierdzieliła. Ale zrobimy eksperyment szybki. Przerzucimy na prawą stronę. Mieliśmy branie z tej strony. Puknięcie, bo puknięcie. Ale jest ślad ryby. Czyli tak jak mówiłem, ona się stamtąd tak jakby tam przesunęła. Czyli to jest takie szukanie w ogóle. Nie utrzymałem tej ryby. Było puknięcie jedno, czyli tam coś małego. Ale rzuciłem tutaj przed tym nurtem. Może jakbym rzucił dalej. Zaraz zobaczymy. Bo widać, że coś tam się dzieje. Jakaś ryba jest. Ale mało zdecydowana. A my musimy zrobić, żeby ona się bardzo zdecydowała. Boże, jakie warunki polowe. Patrzcie, jakie błoto. Tu się nie idzie. Zaraz tu orła wywinę. I tyle złowienia będzie. No spróbujemy z tej strony, tu chociaż jakieś branie mam pojedyncze, tam to ustało wszystko. O. Jest czy nie?
Trzyma, siedzi. Jest. Dobrze. Wyczuł. No to chodź tu. Ja wiem, że to małe, ale ja tam się cieszę. Jakiś kontakt. Jak widzicie, łowi się takie malutkie whiskasiki. Ale ja tam jestem zadowolony. Tyle razy byłem z ryby, teraz bierze. Może nie duże, ale mam pikerek. Trochę żyłkę główną za grubą, ale to już tak na szybko tak leciałem, bo mówię. Zobaczę jeszcze, co się uda podjechać, w ogóle czy się uda coś złowić, bo ostatnim razem to już się poddałem, naprawdę już koniec kariery było. Ale coś dzisiaj puka, stuka. Malutkie, bo malutkie, zima, bo zima. No ale takie przejściowe ryby też są fajne. Tym bardziej, że na małej rzece, gdzie w ogóle się nie spodziewałem, że to jakieś branie będzie, nie? Nieźle, nie ma co narzekać, naprawdę malutkie rybeczki biorą. Tylko mi zimno, bo dzikę nie wziąłem, mówię, przyjadę tego chyba na pół godzinki, rzucę dwa razy, jadę do domu. A tu się okazało, że zostało i trochę mi zimno, ale jeszcze z godzinkę posiedzę, jak biorą, to nie jadę, nie jadę. Taka jak na dzisiaj. O, nawet większa. Panie kochany, zobaczcie. Zimowa potunia smakuje najlepiej. W sensie, jak złowisz, nie? Kto tam sobie lubi zjeść, to nie chce zje, ja tylko lubię sobie złowić. Pomimo warunki dzisiaj ekstremalne. O, dobra. Rzucamy. Rzucamy tak jak przed chwilą. O, właśnie. Dalej nie rzucam. Ja z tych trzcin tam może wydobyć. Chociaż nie wiem, czy one tam są. To jest moja taka wewnętrzna teoria. Ale i tak jest dobrze, tylko mówię. No tu jak na lodzie dzisiaj się czuję. Taniec z gwiazdami. Może gdzieś umieszczę tą kamerę u góry. Będziecie widzieć, jak pojechał. O, tutaj to już pojechałem, nie? Dobrze, że tu się zatrzymałem. Dobrze było. Wszystko ucichło z tej strony. Jeszcze raz rzucę trochę bliżej. Przed tym, jak ten nurt tu zakręca. Jeżeli nic nie będzie... Boże, cisza tam. Jeżeli nic nie będzie, to przenoszę się tu na prawą stronę. Gdzie miałem brania, bo widziałem tam spławę ryb koło drzewa. Trochę ryzykowne. O Jezu, o Boże, ale tu jest kurcze. Dobra, troszkę tu bliżej rzucimy. Dobra, zobaczymy bliziutko. Tak widziałem, że tu w trzcinach też coś się jakby gotowało. Ale to ostatni rzut. I przeniosę się znowu na drugą stronę, bo tam widziałem znowu coś się dzieje. Chyba, że tu znowu coś odpali, jakieś bręka. A jak nie, to pomału będę się zwijał, bo kurde. Bez dzika to ciężko tu siedzieć. Jednak 0 stopni, a w samej kurtce to... No ale zobaczymy, co tam jeszcze odpali. Może za 2-3 rybki jeszcze dołowić. Zobaczyć, jak wygląda ryba. Nieduża, ale ryba. Zgodnie z obietnicą przerzuciłem się tu. Na lewą stronę jeszcze. Koło tego tu zwalonego drzewa. Tam jakieś pluskanie widziałem. Ale już mi zimno jest w ręce, masakra. Jednak jak nie ma dzika, to jest... Zimno, zimno. Chciałem tu coś wykombinować, żeby jakoś siąść, ale no nie ma jak. Takie było to, że próbujemy trochę dalej tam podnęcić, za kilka rzutów. Tam pomiędzy tym drzewem a trzcinami, sam środek koryta. Zobaczymy, co tam będzie. Dobra, znowu jestem po tej stronie. Tam niestety ani brania. Daleko, gdzieś blisko przy trzcince, więc jeszcze z tej strony spróbuję. Tak bardziej w tę tam drugą stronę. Jak z 15 minut nie będzie brania, no to trzeba będzie kończyć, bo coś te ryby się tak przyhamowały. Teraz mam dwie pineczki, białego ściągnąłem. No i zobaczymy, czy coś podejdzie jeszcze do tych pinek. Jak nie, no to trzeba będzie zawijać wroty i później próbować inne części rzeki. To są jeszcze dwa takie miejsca fajne, więc przyjadę kiedyś zobaczyć na pikerka, co tam w trawie piszczy. Zawijmy jedną pinkę, bo tutaj widzę, że duże ryby są. O, zostawimy jedną pineczkę. Widzę, że coś tam się dzieje w tych tutaj rejonach. Miałem branie, właśnie miałem branie. Na pewno mała ryba, ale było branie. Może jakbym jeszcze to przesunął, to bym tu siadł. Czekajcie, bo tu muszę uważać na tym błocie. A, że się wybrał na samo błoto. O, ale ładnie bierze. A, chyba mogłem wziąć.
Mogłem zacząć. O, może się uda. Troszkę bardziej wędkę do przodu. O, dobra, jakieś brania były. Ale malutkie, malutkie, delikatne. Delikatne jakieś szproty. Delikatne szproty. Dobra, pomału kończymy. Nic się później nie wydarzyło. Chyba z tej strony dołowiłem jedną poteczkę, a tak to czy tu, jak już słońce tu wyszło, to przestały reagować w ogóle na zanętę, na robaki. Tak więc pomału trzeba się zwijać, tym bardziej mówię, że jeszcze wędkę mam w wodzie, to będę spoglądał, tym bardziej, że mam więc przemarzłem, zimno mi jest. Słońce tu, mówię, przechodzi gdzieś tam pomiędzy drzewami, ale nie do końca. Ryba gdzieś tam, coś tam, jakieś ślady widać, ale to naprawdę już ta drobniczka mała. Więc trzeba się zwijać i tak bardzo dobrze wreszcie kąta z rybą. Mała, bo mała, ale na pikerka 20-letniego. Więc wszystko super. Na pewno jeszcze tu wrócę w inne miejsce przebadać. Bo tak kiedyś się zastanawiałem, czy tu w zimę jakieś ryby są. No i się okazało, że są. I bardzo dobrze. Może nie duże, ale jak na zimę każda ryba cieszy. Wiadomo, karpi tu nie ma, linów i tak dalej, ale na to przyjdzie czas, już praktycznie marzec, więc zaraz kwiecień i zaczynamy sezon. Jak się podobało, zostawcie to trzeba i do następnego, nie wiem kiedy, bo nie wiem, czy coś złowię.